Kierownika gminy i prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Radzyniu Podlaskim, druha Wiesława Mazurka. Serdecznie witam wójta gminy Ulan, jednocześnie prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Ulanie Majoracie, druha Jarosława Koczkodaja. Serdecznie witam wójta gminy Borki, jednocześnie prezesa oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Borkach, druha Jarosława Sałatę. Serdecznie witam wszystkich druhów i państwa, którzy jeszcze przybyli na te zawody. Również witam komisję sędziowską, która będzie sędziowała na dzisiejsze zawody pod przewodnictwem młodszego brygadiera Sylwestra Więckiewicza. Życzę państwu miłych wrażeń, zawodnikom, jak już powiedziałem wcześniej, osiągnięcia jak najlepszych wyników i wszystkiego dobrego. Gminne zawody sportowo-pożarnicze uważam za otwarte. Dziękuję. I oczywiście w imieniu Komisji Sędziowskiej witam wszystkich strażaków, którzy będą uczestniczyli w tych zawodach sportowo-pożarniczych. A zawody będą rozgrywane tradycyjnie według regulaminu zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych. Regulamin jest z 2011 roku, więc myślę, że jest znany. Jako pierwsza konkurencja będzie sztafeta pożarnicza 7x50, następnie będzie ćwiczenie bojowe. Proszę sędziego, aspiranta Domańskiego Krzysztofa o odprowadzenie na drugi odcinek. Na pierwszym torze jednostka jako pierwsza będzie startowała OSP Tomasza Wójta, na drugim torze OSP Sobora. Bardzo proszę o przygotowanie się do startu. Ale nie tak, nie tak, nie tak. Jednostka OSP Bełcząc na torze numer 1 oraz jednostka OSP Żabików 2 na torze numer 2.
Na torze numer 2 jednostka OSP Zarzec Polaniec. Sędziowie poszczególnych odcinków, proszę o potwierdzenie gotowości. Dziękuję. Dziękuję.
Jedź! Nie, oczywiście. Nie, 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 n